cała negatywna energia zostanie przetransformowana. Niech wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam nie wspiera naszego rozwoju, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, sprzyjającą i pełną miłości energię. Amen. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora, a jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie. Jeśli powracasz, witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że masz się przecudownie. Dziękuję kochani za każdy like, komentarz, subskrypcję, udostępnienie oraz za Wasze super podziękowania. Dziękuję z całego serducha. A więc dzisiejsze czytanie będzie dla moich cudownych rybeczek. Kochani, moje ostatnie rybki, ukochane, jak zwykle na samym końcu. Ale dziś jest Wasz czas, dziś jest Wasz moment, także postaram się Wam wynagrodzić czas oczekiwania. Będziecie mieć jakieś ekstra wiadomości, także zobaczymy, kochani, co dla Was na ten czas, październik, czyli co w październiku jeszcze może Was czekać, listopad, co na listopad dla naszych rybek, a więc drogie anioły, przewodnicy duchowi, przodkowie i najwyższe istoty miłości i światła, proszę pomóżcie mi dziś w tym przekazie, jakie najważniejsze wskazówki, porady, przekazy i informacje macie dziś dla naszych rybek. A więc tak, kochani, dzieje się. Zacznijmy sobie tutaj od października, czego możecie się tutaj jeszcze spodziewać, tak? Także dla niektórych z Was prawdopodobnie czeka Was jeszcze jakaś podróż w tym miesiącu, może to mówić o jakichś zmianach albo o ważnym rozwoju. Dla niektórych z Was może to oznaczać dosłowną podróż, lub właśnie jakieś zmiany na przestrzeni duchowej albo wewnętrznego wzrostu, tak? Będzie to mówiło o wprowadzeniu harmonii albo działania, które przyniesie harmonię, czyli działacie zgodnie z własnym planem. Może to mówić o tym, że będzie to dla Was czas, w którym będzie dla Was bardzo ważne, aby podejmować mądre decyzje, tak? Żeby... to, na co się decydujecie, było zgodne z Waszymi przekonaniami, tak? Aby nie dać się gdzieś tutaj uwieść czemuś albo dać czemuś, nie wiem, może to być silnie związane z jakimiś iluzjami. No nie wiem, jest tutaj potrzeba, aby zmierzać w stronę, która jest kierowana przez Twoją intuicję. Przez Twój wewnętrzny głos, tak? Żeby szukać nowych dróg, nowych rozwiązań, nowych relacji. Może to dla niektórych nawet mówić o współpracy z jakimiś nowymi osobami, nowymi ludźmi, albo jakieś nowe właśnie znajomości, które pomogą Wam coś osiągnąć ekstra. Jest ważne, żeby w październiku trzymać się celu, ale też być gotowym na zmianę i na adaptację do tych zmian, tak? O czym często mówi nam podróż, tak? Czyli może to mówić o podjęciu właśnie działania, akcji i właśnie adaptacji do tych warunków, na które się decydujecie. Poszukiwanie nowych możliwości, tak? Dla niektórych z Was jest tutaj tak jakby już długi czas, być może czekacie na coś albo coś się odkłada w czasie i potrzebujecie właśnie przeorganizowania czegoś. Także dla niektórych z Was mogą się tutaj pojawić jakieś zmiany, tak, w październiku, które będą dla Was tak jakby prowokacją do tego, aby coś zmienić, aby coś zrobić, aby ruszyć z miejsca. Na listopad mamy Ichwas, także jest to runa wytrwałości, transformacji i ochrony, tak, mówi to o tym, że jesteście w stanie przetrwać wszelkie trudności i przekształcić je w swoją siłę. Będzie tutaj jakaś możliwość stawienia czoła czemuś, co jest dla Ciebie wyzwaniem, także będziecie tutaj pokonywać lęki. Dla niektórych z Was może tutaj pojawić się jakaś, nie wiem, decyzja o ważnych zmianach, ale w tych zmianach też dostrzeżecie swoją wewnętrzną moc, tak? Jest to silnie związane z wewnętrzną transformacją, także
tutaj tak jakby pewne rzeczy Wam sprzyjają też temu, abyście weszli na tę ścieżkę wewnętrznego wzrostu. Dla niektórych może też to mówić o tym, że obawiacie się zrobić pewnych rzeczy, tak? I tutaj jest właśnie potrzeba budowania pewności siebie. I jeżeli chodzi na przykład o znajomości, jakieś związki, relacje, no to tutaj jest bardzo ważna lojalność, aby otaczać się wyłącznie ludźmi, na których czujecie, że możecie polegać i z którymi czujecie, że dzięki nim jesteście silniejsi, że rośniecie w siłę, tak? Rozumiecie, że przy tych osobach możecie być sobą, tak? Będzie tutaj ważne, żeby po prostu stawić czoła pewnym strachom, tak? Żeby być odważnym, tak mi się to pokazuje. Aby użyć tej wewnętrznej siły i to pomoże Ci przezwyciężyć jakieś trudności. Ale trzeba być odważnym, nie hamować się, nie blokować się. W listopadzie zdecydujecie się na jakąś ważną zmianę. Grudzień może być dla Was za to czasem Isa, tak? Isa to jest taka runa ogólnie stałości, zmrożenia, czasami nawet oczekiwania. Dla niektórych jest to runa stabilności. Isa może mówić o tym, że będzie to dla Was odpowiedni czas na refleksję, na spokój, na przemyślenia, na odpoczynek. Tak? Tak jakby będziecie mieli możliwość, żeby się zatrzymać, wziąć oddech. Może to mówić o tym, że zwolnicie troszeczkę tempo, żeby przemyśleć swoje działania. Niektóre sprawy będą wymagały od Was więcej cierpliwości. Tak jak widzimy, tutaj stoją auta w takiej zakorkowanej drodze, także być może gdzieś będziecie coś planować i mogą pewne rzeczy odkładać się w czasie, albo może tak, może możecie właśnie gdzieś być może się wybierać i wiecie, że czekają Was korki niezłe. Może gdzieś wybieracie się na jakieś wakacje albo coś w tym stylu, albo gdzieś, gdzie jest duży ruch, ale tutaj będzie też potrzebne, aby się zdystansować do pewnych rzeczy właśnie emocjonalnie, że tutaj mogą pojawić się pewne chwilowe jakieś być może sytuacje w relacjach, jakieś ochłodzenie w relacjach, ale to będzie niezbędne dla Waszego zdrowia psychicznego. Bardzo możliwe, że jeżeli chodzi tutaj również o biznes, czy o Waszą pracę, to czym się zajmujecie, to w grudniu to też może mówić o tym, że to będzie czas takiego wyciszenia, regeneracja, że będziecie gdzieś tutaj potrzebować czasu na to, aby przemyśleć pewne rzeczy. Refleksja przede wszystkim, przygotowanie się na nadchodzące zmiany, czyli być może chcecie podjąć jakieś ważne działania w związku z jakimiś, nie wiem, zmianami, które nadchodzą do Waszego życia lub coś, czego chcecie. Ja widzę tutaj silną energię jakichś wyjazdów, podróży, wiele zmian, tak jakby ktoś chce coś zmienić już w swoim życiu. No i tutaj, tak, to nie jest taka zbyt pozytywna energia, ale mówi to też o tym, że ktoś tak jakby przychodzi przez pewne trudności, które musi przezwyciężyć i może być tutaj konieczność cierpliwości i wytrwałości w tej sytuacji. Także ten ostatni kwartał może być dla Was takim momentem, gdzie będziecie musieli stawiać siebie na pierwszym miejscu i będzie tutaj kluczowe zrozumienie własnych potrzeb i pracy nad sobą do tego, aby spełnić swoje marzenia i oczekiwania, tak? Dla niektórych z Was będzie tutaj to czas, który będzie wymagał od Was pracy i zaangażowania. Ale to tak jakby robicie, widzę, że tak jakby październik, listopad i być może pierwsza połowa grudnia mogą być nadal takie mocno aktywne, tak? Może się wiele dziać, być może wiecie, że macie dużo rzeczy do zrobienia, ale po tym doznacie, kochani, większego spokoju. Tak mi się to pokazuje, jakby ucieczka od jakichś trudności, czas na dbałość o siebie. Dla niektórych z Was być może planujecie tutaj coś na koniec roku, koniec, początek następnego roku, planujecie być może tutaj jakąś wyprawę gdzieś? Dla niektórych z Was jest tutaj silne nawołanie, żeby przede wszystkim pomimo tych wszystkich wyzwań, które się mogą pojawić na Waszej drodze, nie tracić wiary w siebie i nie tracić nadziei na to, że pewne rzeczy będą działać tak, jak należy, tak?
Trzeba po prostu dążyć do swoich celów. Ogólnie tak, kolektywnie mi się tutaj bardziej to pokazuje, także nie wiem, czy to tutaj poruszać, czy to może już zostawię na kolejne czytanie dla kolektywu, ale tak, rybki nasze też są bardzo mocno intuitywne, tak? I wy też wiele rzeczy przeczuwacie, wiecie o pewnych rzeczach, zanim coś się pojawi, zanim coś się zamanifestuje, i niektórzy z was przygotowują się do czegoś, wiecie, że coś się dzieje, że coś się ma wydarzyć. Mi się tutaj pokazują pewne zmiany, kochani, nie wiem, dla kogoś z was będzie to tylko i wyłącznie potwierdzenie. Jeżeli nie macie tutaj żadnych myśli, ani domysłów, ani nie wiem, kochani, czegoś tam, to nie jest wiadomość dla was, ale dla tych osób, które szukają tutaj potwierdzenia, dla niektórych z was będzie to ważne potwierdzenie, mi się pokazuje jakby tak po 9, albo i po 19 nawet, końcówką listopada, jakby tu się zaczną dziać ważne zmiany. I to się może dziać, kochani, naprawdę, mi się to tak pokazuje, jakby to się miało dziać na całym świecie. Może to dotknąć wiele ludzi, ale to będzie też ten czas, gdzie wodnik będzie wchodził na stałe... Tak, bo jest to wycofanie i później mamy to wejście. I to ma się dziać właśnie pod koniec listopada, kochani, podczas pobytu Plutona w wodniku. Także tutaj będą zmieniać się pewne ważne rzeczy i tak to będzie widoczne na całym świecie. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że wy się tutaj domyślacie o pewnych rzeczach, że przeczuwacie pewne rzeczy i że potrzebujecie tylko właśnie jakiegoś takiego potwierdzenia. Dobrze, zobaczmy, kochani, w takim razie, co nam się tutaj jeszcze pokaże. Co najważniejszego dla naszych rybek na ten czas? Rybki w Słońcu, Księżycu, ascendent, węźle księżycowym, descendent. Możecie mieć tutaj jakąś sytuację lub relację z jakąś rybką, lub macie być może gdzieś rybki mocno w swoim umiejscowieniu planetarnym. Zobaczmy w takim razie. Jesteście w stanie przyspieszyć coś, jesteście w stanie zrobić coś szybciej, jeśli pozwolicie sobie na odpuszczenie jakiegoś strachu. Pozostaje w waszej głowie jakiś lęk, jakiś lęk przed zmierzeniem się z czymś. Wycofujecie się od miłości, albo relacji, albo ludzi. Zamiast przyciągać, odpychacie coś, czego się boicie. Dla niektórych z was widzę, że jest tutaj pewien lęk i tak jakby trzeba tak jakby zmierzyć się z jakimś mniejszym lękiem dla większego dobra, aby uniknąć czegoś gorszego. Tak mi się to pokazuje. Jakby można stawić czoła czemuś, co nie jest dla ciebie zbyt straszne, jest dla ciebie być może wyzwaniem, tak, bo jest to dla ciebie wyjście ze strefy komfortu, ale jeśli to zrobisz, to być może unikniesz czegoś gorszego. Tak jakby ktoś z was wie o tym? Nawet jeśli czujesz się zagubiony, zawsze jest droga, aby coś zrobić, aby przez coś przejść. I tutaj widzę, nie wiem, kochani, czy wy widzicie, tutaj takiego małego pajączka, jak sobie tutaj wędruje po biurku i przygląda się, co ja tutaj robię. Co chwilę zagląda na mnie, pewnie go widać, taka maleńka kropeczka, pomimo tego, że on jest dużo większy, niż wam się wydaje. Także niektórzy z was gdzieś tutaj mierzą się z jakimiś lękami. Być może wydaje wam się, że coś jest niemożliwe. Uważaj, o czym myślisz. Dla niektórych z was może być tutaj wyzwanie. No i pajączek chce nam wejść, kochani, na scenę. Dla niektórych z was może się pojawić tutaj jakaś wiadomość. Niespodziewana, nieoczekiwana wiadomość. Nie wiem, czy wy widzicie, chyba widzicie tego pająka. Wlazł sobie na biurko. Zaraz będzie mi tutaj śmigał po kartach. Co chcesz nam powiedzieć, pajączku? Dla niektórych z was może to mówić o tym, że wasi przewodnicy duchowi próbują wam coś pokazać, coś wskazać. Dla niektórych z was może być tu silne nawołanie, aby zaplanować jakiś wyjazd, jakieś wakacje, przygotować się na to. Być może już się zacząć na coś przygotowywać, zacząć pakować walizki, szykować się, szykować dokumenty lub nie wiem, tak jakby jest tutaj potrzeba przygotowania się do czegoś ważnego.
Jest też tutaj wyzwanie, aby wyjść ze strefy komfortu. Macie jakąś wizję, aby coś zrobić, ale coś was jeszcze przed tym powstrzymuje. Także może to być dla was wielkie wyzwanie, aby zmierzyć się z jakimś wewnętrznym strachem. Może to być związane z waszymi korzeniami, być może z waszą rodziną, być może z małżeństwem. Zobaczycie wiele synchroniczności, tak? Jeżeli zapytacie Wszechświat o pomoc, o wsparcie, o odpowiedź, Wszechświat odpowiada nam za sprawą różnego rodzaju znaków i synchroniczności. Tak jakby im bardziej przywiązujesz do tego uwagę, im bardziej pracujesz z tym, tym więcej tego otrzymujesz, tym bardziej będzie to z tobą rezonować. Być może na ten moment nie rozumiesz jeszcze pewnych rzeczy. Może to być tak jakby jakiś wewnętrzny konflikt, który jest związany z jakimiś relacjami. Jest pewien ból, który jest wam ciężko przerobić, coś zaakceptować. Coś, co jest związane z relacją. Trzeba coś odpuścić, kochani. Być może odpuścić jakąś relację. Tak jakby widzę, że zaczynacie na pewne rzeczy patrzeć z innej perspektywy. Rozumiecie, że czasami najlepsze, co możemy zrobić, to odpuścić. To zrozumieć, co się dzieje, tak jakby i zaakceptować to po prostu. I pozwolić, aby Wszechświat się tym zajął. Czasami najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu odpuścić kontrolę i pozwolić, aby Wszechświat przejął działanie. Jeśli czujesz ciężar, jeżeli czujesz, że jest ci ciężko coś dźwignąć, tak, że nie możesz czegoś zrobić, że nie możesz się z czegoś uzdrowić, że coś jest nie tak, odpuść chęć kontroli. Czujemy najgorszy stres i lęk i ból wtedy, kiedy upieramy się przy tym, czego chcemy za wszelką cenę, a czego nie mamy. Jeśli zrozumiesz, że masz wszystko, czego potrzebujesz w miejscu, w którym jesteś, nagle wszystko zacznie do ciebie przychodzić. Jeśli zrozumiesz, że nie potrzebujesz tych wszystkich rzeczy, które wydaje ci się, że potrzebujesz, zobaczysz, jak wiele masz. A wtedy przestaniesz stawiać opór, tak? Dlatego, że ktoś tutaj wychodzi z braku, tak jakby jest pewien brak i ktoś manifestuje z braku i to powstają przez to jakieś bariery. I trzeba jakby zmienić działanie, sposób działania. Obejść to na inny sposób. Być może zbyt intensywnie się na czymś koncentrujecie, otrzymujecie wiele potwierdzeń, wiele synchroniczności, wiele znaków i potwierdzeń od Wszechświata. I to są wasze takie drobne znaki, dobre ściągi od aniołów, tak bym powiedziała, które pokazują wam coś, co jest ważne, akceptacja i zaufanie, tak? Czyli pokazują wam, że nie musicie pewnych rzeczy brać na swoje barki. Zaakceptuj po prostu, co Wszechświat ma dla ciebie. Co Wszechświat dla ciebie przygotował. Nie bój się, że coś pójdzie nie tak. Po prostu otwórz się na to, co do ciebie idzie. I przestań upierać się przy tym, co uważasz, że powinno być. Zaufaj. Potrzebujesz w tej chwili zaufania w sytuację, w której jesteś oraz być może w relację, w której jesteś. Być może dla niektórych z was jest tutaj też jakiś lęk. Boicie się zaufać, być może zostaliście zranieni już w przeszłości i przez te rany pozostają w was pewne iluzje. Trzeba uważać, aby nie uciekać tutaj do świata iluzji, do świata fantazji, dlatego że przez to możecie się odizolować totalnie od rzeczywistości. Jest to silnie związane z waszymi uczuciami. Być może trzeba zagłębić wasze uczucia, zrozumieć, co chcą wam powiedzieć, dlaczego odczuwam to, co odczuwam i co chce mi to powiedzieć, czego chce mnie to nauczyć. Może być to związane z jakąś osobą, która była dla ciebie bardzo bliska, gdzie było wiele miłości, gdzie było wiele zaangażowania, bardzo intensywna relacja, tak? Także tutaj tak jakby być może oczekujecie jakiegoś szybkiego tempa, żeby coś się zmieniło. Ta sytuacja ciągnie się już bardzo długo, bardzo możliwe, że jest to nawet sytuacja, która jest w waszych poprzednich żyć, poprzednich wcieleń.
i w tej chwili powraca to ponownie i jest to dla Was pewien test albo jakaś ważna lekcja. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że pojawi się ktoś w Waszym życiu, kogo już znaliście i poczujecie to bardzo mocno. Poczujecie to bardzo dokładnie. Jest to jakaś ważna więź, kochani. Przyciągacie kogoś do siebie. Relacja bratnich dusz. Coś, tak jakby być może przysięgliście sobie w poprzednim życiu z kimś, że powrócicie, że ponownie się odnajdziecie i że, nie wiem, kochani, coś mi się pokazuje takiego jakby, tak jakby ktoś sobie obiecał coś. I w tej chwili ktoś tak jakby zaczyna odczuwać, po co tutaj jest, jakby się komuś przypomina czyjaś misja. Dlatego, że ktoś się otwiera na pewną prawdę, na pewne uczucia, emocje. Tak, tak jakby ktoś zostaje bardziej połączony z pewną energią. Być może ktoś postawił w końcu zdrowe granice w jakiejś sytuacji i coś już nie ma, coś już nie dotyka kogoś. Być może wcześniej ktoś czuł się winny za każdym razem, kiedy stawiał zdrowe granice. Na ten moment tego nie ma, dlatego że pewne rzeczy się zmieniły. Dlaczego? Dlatego, że zaczynasz kochać siebie. Kochasz siebie, dlatego wiesz, że nie pozwolisz na to, aby ktoś traktował Ciebie źle. Chcesz po prostu szczęścia w życiu, a nie wiecznej krytyki, potępienia, żalu i problemów, tak? Chcesz wdzięczności i szczęścia w swoim życiu, a nie problemów. Być może było tutaj w życiu już wiele problemów, wiele zmartwień, brak... Tak, wiele wyzwań i wiele pracy w coś włożyliście, ale tak jakby być może brak wdzięczności z zewnątrz za ten cały czas, który w coś włożyliście, pomimo tego, jak wiele pracy i energii w coś włożyliście. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że jest to dla Was bardzo ważny czas. Uczycie się tutaj czegoś ważnego. Tak, dokładnie. W tym momencie uczycie się czegoś bardzo ważnego, także ufaj swojej intuicji. Nauka, kochani! Uczycie się czegoś bardzo ważnego. Bardzo możliwe, że uczycie się o czymś, czego nie rozumieliście, albo dowiecie się o czymś, czego nie rozumieliście. Było tutaj jakieś takie, jakieś niepewności, jakieś zblokowanie, jakieś pomieszanie i Wszechświat chce dać Ci odpowiedzi na to, czego potrzebujesz. Jest to pewnego rodzaju przebudzenie, tak? Takie potrząśnięcie Tobą i zrozumienie, a, okej, okay. To było nie okej, tak się nie robi, to robi się tak, a tego się tak nie robi. Tak jakby tutaj ktoś zaczyna bardziej współpracować z połączeniem ze swoją duszą. Zaczynasz, tak jakby coś Tobie przyspiesza, dlatego szybciej rozumiesz pewne rzeczy. Szybciej jesteś w stanie pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować. Dla niektórych z Was test, zobaczcie kochani, dla niektórych z Was być może ktoś będzie chciał powrócić z przeszłości do Twojego życia. Jest tutaj potrzeba, aby przede wszystkim zagłębić się w siebie i zrozumieć, czego chcesz i czym to dla Ciebie jest. Bo są tutaj nadal pewne iluzje i te iluzje będą testowane, dopóki nie wydostaniecie się z pewnych iluzji. Iluzje być może związane z, nie wiem, z oczekiwaniem wobec kogoś, czegoś. Jest to o wiele głębiej, niż Ci się wydaje. Bardzo możliwe właśnie, że jest tutaj taka złość o pewne rzeczy. Widzicie, kochani? Zamiast przyciągać i mieć wdzięczność, tak jakby ktoś szuka głębiej, ktoś próbuje na siłę coś zmusić, przyspieszyć, wydobyć, zamiast doświadczać, akceptować i przyciągać. Konflikt, tak jakby ktoś jest jakby w konflikcie z Wszechświatem. I tutaj trzeba wziąć odpowiedzialność za pewne rzeczy, coś przeanalizować, kochani, zacząć obserwować lepiej swoje działania, akcje, być bardziej otwartym samym przed sobą. Jakie są Twoje wartości, na czym Ci najbardziej zależy? Dla niektórych może tutaj być walka, nie wiem, ego. Traktuj ludzi z miłością i z szacunkiem. Tak, aby te relacje, którymi się otaczasz, stawały się silniejsze. Koncentruj się na rzeczach, które są dla Ciebie najważniejsze. To pozwoli Ci przyspieszyć, to pozwoli Ci również
tak jakby osiągnąć pewne rzeczy szybciej, łatwiej. Dla niektórych z Was jest to również silnie związane z pewnym bólem, być może z czymś, co jeszcze nie do końca jest uleczone w związku z miłością, w związku z korzeniami. I tutaj dla niektórych z Was może przyjść tutaj jakaś prawda, jakaś ważna wiadomość. Ktoś może Was o czymś poinformować. Być może domyślaliście się czegoś, ale mieliście nadzieję, że coś się, nie wiem, nie wydarzy, albo że czegoś unikniecie, kochani. Zobaczmy, co jeszcze. Dobrze, także jest tutaj jakaś sytuacja, w której jest wiele ognia, wiele być może się już tutaj naknociło, napsuło. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że ktoś może chcieć Was odwiedzić, ktoś może stanąć u Waszych drzwi, ktoś, kto coś tutaj sobie przemyślał, ktoś, kto chce zawrzeć pokój z Wami, być może ktoś, kto potrzebuje wsparcia. Waga, ta sytuacja może dotyczyć, być może macie jakąś sytuację z kimś pod znaku zodiaku wagi, albo może macie wagę gdzieś w swoim umiejscowieniu, słońce, księżyc, ascendent, węzeł księżycowy. Także możecie się dowiedzieć czegoś, być może na temat rak, odnośnie raka. Może to mówić o kimś, lub może to mówić o chorobie. Dla niektórych może to mówić o tym, że to są jakieś kłamstwa, że być może ktoś chce zasięgnąć czyjejś pomocy, ale tak naprawdę kłamie, oszukuje. Ktoś kłamie, aby coś osiągnąć, ktoś chce, aby o kimś było... rybki! Także ktoś chce, aby o kimś było głośno, być może przez pewne kłamstwa. Ktoś poszukuje wsparcia, chce zawrzeć pokój, ale ktoś to chce zrobić w jakiś podstępny sposób. Ktoś ma nadzieję, że coś osiągnie, jeśli... Zobaczcie, kochani, nawet tutaj mamy, to jest dosłownie to samo, tutaj gdzie mamy ryby, a tutaj tych ryb nie ma. Czyli tak jakby bardzo możliwe, że będzie sprzyjał Wam dobry czas, tak jakby jest to dla Was nowa karta, nowa możliwość i zrobicie z tym, co chcecie. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że ktoś chciał, abyście, nie wiem, chorowali, abyście mieli z czymś problemy. Zobaczcie, tutaj mam na odwrocie chorobę i tutaj mam wsparcie. Być może ktoś chciał, abyście mieli jakieś problemy zdrowotne, abyście potrzebowali wsparcia, albo ktoś będzie kłamał, że ma jakieś problemy zdrowotne i że potrzebuje Waszego wsparcia, dlatego że wie, że macie coś, co ta osoba, nie wiem, chce od Was. Jakąś mądrość, ta osoba być może wie, że jesteście w stanie jakoś pomóc tej osobie, nie wiem. Być może jesteście w jakiś sposób autorytetem, może to mówić o tym, że jest, że ta osoba, jest to ktoś, kto jest z rodziny, ktoś, kto uważa siebie za osobę z autorytetem i uważa, że należy mi się, tak, królowa, tutaj mi się pokazuje, także to może mówić o, nie wiem, o czyjejś matce, o babci, o jakiejś kobiecie, która jest żonna władzy, ktoś z rodziny. Bardzo możliwe, że jest tutaj jakaś sytuacja, która dotyczy spadku i komuś kończy się czas. O co tu chodzi z tym spadkiem? Panna. Ta sytuacja może dotyczyć panny. Być może ktoś pod znaku zodiaku panny, kto komuś zostawił jakiś spadek. Albo... komuś spod znaku panny ktoś zostawił jakiś spadek, ktoś na przestrzeni rodziny, ktoś być może nie dał czegoś, co miał dać. Zobaczcie, mamy dom w odwróconej pozycji, jakiś dom, ktoś komuś zostawił dom, albo jakiś, jakby ktoś coś wynegocjował z kimś, ktoś być może miał komuś coś zostawić, ale ktoś coś, ale ktoś skłamał, oszukał. Zobaczcie, kochani, ktoś tutaj z kimś być może dobił jakiegoś kontraktu, ktoś, komuś się wydawało, że jest inteligentny i że zrobił coś dobrze, ale ta sytuacja prawdopodobnie wyjdzie na jaw, coś się zakończa, wyjdą na jaw tutaj jakieś sprawy, będzie głośno, kochani, o czymś. Bardzo możliwe, że po 19
listopada, wyjdzie tutaj na jaw coś, będzie bardzo głośno o czymś, wtedy jak wodnik już na dłuższy czas zasiądzie na swojej pozycji, odnośnie jakiejś kradzieży. Być może ktoś ukradł? Ktoś z rodziny ukradł komuś jakiś spadek, który ktoś pozostawił komuś? Ta sytuacja może dotyczyć panny albo strzelca, jakiś mężczyzna. Panna i strzelec, jakiś mężczyzna. Być może ktoś dobił targu z jakimś mężczyzną, złodziej, aby coś ukraść komuś. Zobaczcie, jakby ktoś dobił targu i ktoś gdzieś wyjechał, uciekł, bo komuś się wydawało, że dzięki temu uniknie odpowiedzialności za coś. Aj, kochani, ale tutaj tylko pewne rzeczy po prostu odkładają się w czasie. Zobaczcie, sprawiedliwości stanie się zadość. To, co tutaj się wydarzyło, dokładnie tak miało się wydarzyć. Ta osoba była bardzo uparta i nie słuchała, kiedy do niej mówiono, kiedy nawoływano, aby czegoś nie robiła, aby czegoś... Ta osoba, na tą osobę czekało wiele błogosławieństw, ale ta osoba wybrała złe działania, złe czyny. Kogoś czeka karma. Kogoś czeka tutaj bolesna karma. O co tutaj chodzi z tym? Miłość. Bardzo możliwe, że pewne rzeczy w życiu tej osoby, być może ta osoba traci miłość, całą miłość wokół siebie, być może ta osoba traci dary, które otrzymała. Tak jakby pewne rzeczy w życiu tej osoby zaczęły się mącić, plany, które ta osoba miała, zostały zniszczone lub zaburzone. Nagła zmiana w życiu tej osoby. Co w związku z tą zmianą? Cóż to za zmiana w życiu tej osoby? Jest to związane z przeznaczeniem, kochani. Zobaczcie, przeznaczenie i wypadła mi karta. Także ktoś, kochani, robił to poprzez swoje ego. Ktoś być może bawił się nawet jakąś czarną magię. Ktoś robił coś nie okej wobec... Patrzcie, powiedziałam, że ktoś się bawił w czarną magię i wypadła mi trucizna. Ktoś miał złe zamiary wobec was. Być może ktoś chciał was otruć? Albo ktoś chciał, żebyście chorowali? Waga, ktoś, kto nie chciał, abyście mieli albo ktoś, kto chciał przeszkodzić, żebyście nie mieli możliwości stawić się w sądzie, albo żebyście nie mieli możliwości odebrać czegoś, co należy do was. Ktoś chciał was wykreślić po prostu z możliwości, aby coś było wasze. Ktoś chciał was zrujnować, kochani. Ktoś myślał, że jest w stanie wprowadzić niesprawiedliwość do waszego życia, ale sprawiedliwości staje się zadość. Komuś się wydawało, że uniknie sprawiedliwości za coś, co zrobił w przeszłości. Ta osoba zostanie zrujnowana. Ta osoba popadnie w ruinę. Coś jeszcze odnośnie tego? Skorpion. I bogactwo. Dla kogoś coś będzie ruiną, dla kogoś innego coś będzie bogactwem i dostatkiem. Czyli tak mi się to pokazuje, jakby osoba, która robiła coś złego, ta osoba wszystko straci. I w momencie, kiedy w tą osobę uderzy ta karma, wszystko, co wy straciliście, odzyskacie. Z namiastką, kochani. Z dodatkową życzenie kobiety. Zobaczcie, sukces. Być może ktoś z was będzie, nie wiem, tutaj widzę, że jakiś być może nowy dom. Niektórzy z was... Zobaczcie, wygrana na loterii, kochani, czeka was tu coś naprawdę wow. Na ten moment nawołuję się do was, abyście się nie poddawali. To jest bardzo ważne. Jest to być może tak, ostatnie takie wyzwanie, ale jest to też energia, kochani. Mam wrażenie, że do końca tego roku tutaj się pewne rzeczy domykają. Jeszcze coś tutaj się dowiecie, jeszcze coś ważnego wyjdzie na jaw. Tak jakby trzymaj się. Bardzo możliwe, że wyjdzie na jaw coś odnośnie jakaś sytuacja w związku z jakimś lwem. Osoba publiczna, albo może to mówić o tym, że nie wiem, jakaś osoba publiczna, nie wiem, jakiś wypadek albo coś. Tak jakby coś tutaj się wydarzy i dzięki temu wy coś otrzymacie, tak mi się to pokazuje. Ktoś, kto życzył ci źle, ktoś, kto miał złe zamiary wobec ciebie, otrzyma to, co wysyłał. Tak? W jaki sposób was ta energia dotykała, kochani?
To była zdrada. Zostaliście zdradzeni przez wiele ludzi, wiele osób. Wiele osób zostało wciągniętych w to. I bardzo możliwe, że ktoś chciał również w jakiś negatywny sposób wpłynąć na wasze samopoczucie, na waszą urodę, na wasz wygląd. Być może ktoś kłamał coś na wasz temat odnośnie waszej urody lub odnośnie... Ktoś, kto się pod was podszywa, ktoś, kto udaje was, ktoś, kto rozpowiada jakieś fałszywe informacje na wasz temat i komuś przynosi to wiele przyjemności. Bardzo możliwe, że ktoś wiedział o waszej chorobie i ktoś się cieszył, wiedząc, że cierpicie. Ta osoba chciała być na pierwszym miejscu, ta osoba miała jakieś złe plany wobec ciebie, chciała za wszelką cenę mieć klucz do twojego życia, do twojego serca, do twojego domu, do twojej rzeczywistości. Ta osoba uważała, że jest w stanie mówić ci, co możesz, a czego nie możesz, ale tutaj nadeszły takie jakby nagłe zmiany, jakby ktoś przejrzał na oczy, tak? Zobaczcie, i nagła zmiana, bo ktoś przejrzał na oczy, ktoś dojrzał prawdę, że tak naprawdę ktoś nie jest przyjacielem, a jest wrogiem, że ktoś tylko udaje przyjaciela, ale tak naprawdę jest wrogiem. Jeśli macie, kochani, takie uczucia, jeśli macie przeczucia, jeśli jest ktoś w pobliżu was i czujecie, że nie możecie ufać tej osobie, nie mylisz się, słuchaj swojej intuicji. Na pewno cię nie myli. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie w takim razie jeszcze, co nam się tutaj pokaże, czego możecie się jeszcze spodziewać w tym czasie. Otrzymacie ważne odpowiedzi. Czekaj na odpowiedni czas. Pewne rzeczy tutaj jeszcze się dla was, kochani, wydarzą. Być może nie wiecie o czymś. Zaczekaj, wstrzymaj się. Dla niektórych z was będziecie mieli okazję. Zobaczcie, mamy wschody i zachody słońca, także być może gdzieś się wybierzecie w jakieś piękne miejsce i będziecie mieli okazję na odpoczynek i na to, aby obserwować wschody i zachody słońca. Nowe początki. Niektórzy z was przygotowują się do tego od dawna, tak? I to zaraz pokazuje mi się tutaj pod tą runą Rahido, która mówi nam o podróżach, także zdecydowanie gdzieś tutaj się wybieracie, macie jakieś piękne plany. Będzie to dla was bardzo przyjemny czas, intymny czas, być może będzie tutaj coś związanego z miłością, satysfakcją. Zobaczcie, ktoś tutaj ma obsesję na waszym punkcie. Może się pojawić wielka miłość. Jeśli jeszcze nie ma miłości w waszym życiu, to może się pojawić jakaś nowa osoba. Jeśli jesteście w relacji, to może to mówić o tym, że wasze relacje się bardzo pogłębią na przestrzeni intymnej, na przestrzeni... Tak, bardzo tutaj właśnie ta intymność mi się mocno pokazuje, ale też to jakby dzięki temu odpoczynkowi, ten restart otworzy was ponownie na radość, na szczęście. Ktoś was bardzo kocha, ktoś ma obsesję na waszym punkcie, kochani. Bardzo możliwe, że potrzebujecie teraz czasu na wyciszenie, na to, aby pomedytować, aby przeanalizować ważne dla was rzeczy. Postarajcie się znaleźć ten czas dla siebie w tym czasie, w tym nadchodzących miesiącach. Być może wybieracie się na rybki, albo może to też mówić o tym, że ważne jest dla was, aby przebywać regularnie w pobliżu wody, tak? Nasze rybki, jesteśmy elementem wody, także woda jest dla nas bardzo, bardzo ważna i najlepiej też oczyszczamy się właśnie poprzez wodę, szczególnie właśnie korzystając z jakichś dużych zbiorników wodnych albo jakichś źródełek, rzeki, miejsca, gdzie można zanurzyć chociażby stopy czy ciało, aby zmyć z siebie tą energię. Także dla niektórych z was widzę, że tutaj, no nie wiem, coś planujecie prawdopodobnie. Macie tutaj też coś do przekazania. Być może potrzebujecie komuś coś wyrazić. Dla niektórych z was poradą może być napisanie listu i przekazanie listu jakiejś osobie. Być może nie możecie wyrazić czegoś słowami osobiście lub nie chcecie nawiązywać kontaktu, ale chcielibyście przekazać coś komuś, wyrazić. I być może najlepszym rozwiązaniem by było napisanie listu lub jeśli nie chcecie tego przekazywać tej osobie, to może po prostu być tutaj nawołanie, aby napisać list do tej osoby, tak jakby wyrazić w nim wszystko, ale nie przekazywać go tej osobie, tylko spalić ten list i zaakceptować, tak jakbyście już uwolnili tą cząstkę was. Pamiętajcie o tym, że nie potrzebujecie, aby osoba, która was zraniła, która was skrzywdziła, która was złamała, aby ta osoba was naprawiała, aby ta osoba, nie wiem, poczuła się winna. To nic nie zmieni, kochani.
bo to tak czy siak dalej jest w tobie. To nic nie zmieni. Najważniejsze jest to, co ty czujesz. Tylko i wyłącznie ty możesz zmienić to, co czujesz. Nikt nie jest w stanie tego zmienić. Jeżeli czujesz żal, to ktoś może cię przepraszać miliony razy, ale ty nadal możesz czuć ten żal. Jeśli coś zabolało cię zbyt mocno, jeśli ktoś zawiódł twoje zaufanie, jeśli ktoś cię zdradził wielokrotnie, nie odpuścisz pewnych rzeczy. I tutaj czasami właśnie może być jakaś iluzja, aby pozwolić sobie po prostu na to, żeby cieszyć się życiem, kochani. Aby nie starać się pozostawać w czymś, co sprawia, że cierpisz. Dla niektórych z was szykuje się tutaj zmiana. Zobaczcie, kochani, tutaj mi się pokazuje na listopad. Być może w listopadzie szykujecie jakieś ostre cięcie, zmiana fryzury. Zobaczcie, listopad. To mi wypada zaraz pod tym, także zdecydowanie jakieś zmiany tutaj. Zmiana fryzury się może szykować, jakieś... Zobaczymy, jakieś zmianki, kochani. Dajcie znać, czy coś będziecie szykować, jakieś zmiany w listopadzie, jeżeli chodzi o wasz wygląd, o wasz styl. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że potrzebujecie tego jak terapii, odcięcia po prostu czegoś, co było. Włosy też, kochani, włosy przechowują nasze emocje, nasze uczucia. Niektórzy z was być może nawet widzą, że macie takie, nie wiem, już przesuszone końcówki, zniszczone, że wasze włosy tak jakby potrzebują zmiany lub czegoś. Jest tutaj potrzeba. Bardzo możliwe, że podcięcie włosów pomoże wam, kochani, odpuścić coś. Tak jakby trzeba było... Takie symboliczne cięcie, odcięcie przeszłości. Także dla niektórych z was wchodzicie już w energię zimy, tej cudownej energii śniegu, bałwanków, Mikołaj. Tak, to jest mój ulubiony, kochani, czas w roku. Kocham lato z całego serca, kocham lato i kocham słońce, ale również kocham sezon zimy. Kiedy to już jest czas na choinkę i te światełka wszędzie i to ciepło w sercu i ten czas, kiedy to wszyscy się spotykają i dzielą się miłością, to po prostu czuć w powietrzu, kochani, tą miłość, tak? Wiadomo, że każdy ma do tego inne podejście. Niektórzy, dla niektórych jest tylko ważne, żeby się wykazać, prezenty pokazać i tak dalej, ale dla wielu naprawdę jest to czas cudownych emocji, czasu z bliskimi. Ja kocham, kochani, ten czas i być może wy również zaczynacie już odczuwać. Widzę tutaj tak jakby mamy takie po kolei, zobaczcie, tutaj mamy jesień, tak? Czyli tak jakby tutaj mamy lato, następnie mamy transformacja, przerabiacie ważne rzeczy, wyjście z tego lata, przerabiacie tutaj coś porządnego, zakończenie, zamknięcie czegoś i to mi się pokazuje jak jesień w tle, czyli jesienią zdecydowanie na listopad mi się to pokazuje, jakieś ważne zmiany. I otwieracie się, kochani, na nowy sezon, nowy etap w waszym życiu. Grudzień będzie dla was już początkiem czegoś nowego. Tak jak mówię, druga połowa listopada, być może około 19 listopada lub gdzieś w tych okolicach, nie wiem, kochani, szykujecie się na jakieś ważne zmiany. Uzdrowienie, zobaczcie. Niektórzy z was otwierają się na pomoc innym, niektórzy z was mogą otrzymać pomoc od kogoś. Ale tutaj pewne rzeczy pójdą dużo płynniej i dużo lżej, niż wam się wydawało. Być może jest w was pewien strach, jest w was stres, ale tak jakby niepotrzebnie, kochani. Wystarczy się uśmiechnąć. Uśmiechnij się i zrozum, że to wszystko pójdzie dokładnie tak, jak należy. Nie wiem, dlaczego uśmiech jest tu bardzo ważny. Komunikacja. Dla niektórych z was... Zobaczcie! Uśmiech! Ktoś może... poinformować was o jakiejś stracie, być może jakaś osoba, która doświadcza żałoby lub straty. Bardzo możliwe, że pomagacie komuś odzyskać radość w życiu, dajecie komuś nadzieję na uśmiech, na to, aby poradzić sobie z pewnymi rzeczami. Być może rozumiecie, że pewne rzeczy nie są łatwe, wiecie o tym, że nie jest łatwo, ale krok po kroku jest opcja, aby wyjść stąd. Być może trzeba do kogoś zadzwonić, być może ktoś potrzebuje twojej rozmowy, być może jesteś w stanie komuś pomóc właśnie poprzez zamienienie z tą osobą kilku słów.
Dla niektórych z Was może tutaj być mowa o tym, że ktoś przechodzi przez trudny czas. Być może masz sąsiadkę albo sąsiada, albo kogoś znajomego czy bliskiego, kto przechodzi przez trudny moment. Być może ta osoba pozostała sama i ta osoba potrzebuje wsparcia. Być może nawet nie tyle wsparcia, czy jakiejś tam nie wiadomo jakiej rozmowy, ale chociażby spotkać się z tą osobą, nie wiem, na wspólny posiłek albo wyjść wspólnie z tą osobą na coś. Dla niektórych jest tutaj nawołanie, aby tak uważać, aby nie być rozrzutnym w tej sytuacji, aby nie dać się ponieść szaleństwom. Właśnie, kochani, być może to, jeżeli chodzi właśnie o ten czas świąteczny, że pewne rzeczy nie są tutaj potrzebne, aby, nie wiem, nie wydać pieniędzy na głupoty, których później nie użyjecie. Dla niektórych z Was szykujecie się być może tutaj na coś, być może na Święto Zmarłych, tak mi się tutaj pokazuje, jakby czas Święto Zmarłych, być może, tak, być może gdzieś będziecie wyjeżdżać, gdzieś być może się będziecie z kimś spotykać. Albo może się dotyczyć też świąt, tak. Są tutaj, jakby jest tu wiele możliwości, ale być może na ten moment jeszcze nie jesteście przekonani, co będzie dalej. Widzę, że wiele rzeczy może się zmienić w tym temacie na przestrzeni czasu. To, co na ten moment Wam się wydaje, czy planujecie, może się zmienić, kochani, jeszcze. Zobaczcie! Także punkt zwrotny, coś tutaj się zmieni. Bardzo możliwe, że trzeba właśnie włączyć pauzę, kochani, na chwilę wrzucić na luz. Więcej radości, być może będziecie gdzieś podróżować w miejsca, w których będziecie może robić wiele fotografii. Przygotowujecie się do czegoś. Być może, no nie wiem, mi się pokazuje jako podróż jakieś ciepłe miejsce, ciepłe, piękne miejsce, miejsce, w którym można nacieszyć oko i duszę. Niektórzy z Was będą tutaj coś świętować i być może zapraszacie kogoś. Dla niektórych z Was być może zdecydujecie się na adopcję kotka albo jakiegoś zwierzątka. Jest tutaj dla Was wiele możliwości, ale najważniejsze jest to, aby w to wierzyć i aby nie upierać się przy czymś. Dla niektórych z Was dotyczy się to miłości, tak jakby marzycie o pewnych rzeczach, być może macie pewne marzenia, tak, życzenia, ale no nie wiem, tutaj widzę, że tak jakby trzeba zmienić sposób działania i skoncentrować się na czymś. Być może trzeba coś powiedzieć, coś wyrazić, coś wyrzucić z siebie, aby móc coś przetransformować. Coś być może, co jest związane z żałobą, smutkiem, stratą. Niektórzy z Was po prostu potrzebują, nie wiem, wsiąść w auto i pojeździć sobie trochę, pokrążyć, albo gdzieś wsiąść w auto i wyjechać, kochani, na parę dni, nie wiem. Bądźcie lojalni wobec siebie. Jejku, zwierzątko, ktoś tutaj będzie, zobaczcie, mamy kotka i pieska. Także dla niektórych z Was jest tutaj, być może się zastanawiacie nad pewnymi rzeczami, czy coś zrobić, macie coś z tyłu głowy, ale nie jesteście pewni, czy kota, czy psa być może, lub kota i psa, tak jakby ktoś być może się zastanawia nad pewnymi rzeczami, tak mi się tutaj pokazuje. I pokazuje mi się jedno pod drugim, także być może próbujecie czegoś innego, ale rozumiecie, że nie wiem, no tutaj tak widzę, jakby ktoś rozumie, że pies jest bardziej lojalny, a kot jest, tak, robi co mu się podoba. Czy może to mówić też o osobach, którymi się otaczacie, że rozumiecie, że dla Was liczy się przede wszystkim lojalność, a nie taka zmienność, tak? Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że jest tutaj jakaś separacja i być może, nie wiem, wiecie, że coś nie przynależy już do Waszego życia, jest brak być może kontaktu i nawet nie macie potrzeby, aby nawiązywać ten kontakt. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że macie kogoś bliskiego po drugiej stronie
I ta osoba uwielbia, kiedy kładziecie kwiaty na jakimś, nie wiem, ołtarzyku, albo, nie wiem, odpalacie świeczkę i kładziecie jakieś kwiaty. Ta osoba uwielbia, kiedy kładziecie jakieś kwiaty na ołtarzyku, albo w miejscu, czy na grobie, czy w miejscu, gdzie odwiedzacie jakąś bliską Wam osobę, której już tu nie ma. Czerwone róże wszędzie widzę. Jest to ktoś, być może, kogo macie po drugiej stronie, ktoś bliski. Być może wiele rzeczy przypomina Wam o tej osobie, być może jest tutaj wiele rzeczy, które pamiętacie i ta osoba nauczyła Was też wiele. Dzięki tej osobie wzrastacie, ta osoba pomaga Wam, prowadzi Was, uczy Was wielu rzeczy. Czasami nie rozumiecie, skąd wiecie pewne rzeczy. Albo tak, tak jakby skądś macie jakąś wiedzę albo pewne talenty i nie rozumiecie, skąd one pochodzą. Jest tutaj ktoś, kto z drugiej strony, ktoś, kto Ciebie prowadzi, ktoś, kto Tobie pomaga, ktoś, kto nad Tobą czuwa. Być może czas, nie wiem, no tak jak mówię, tutaj mi się pokazuje jakiś list albo jakaś wiadomość, wysłać jakąś pocztówkę do jakiegoś przyjaciela albo przyjaciółki, do osoby znajomej. Niektórzy z Was nie wiedzą tutaj jeszcze czegoś. Wydaje Wam się, że coś wiecie, ale czegoś jeszcze nie wiecie. I być może jest to silnie związane z Waszym, nie wiem, zdrowiem. Niektórzy z Was zaczynają walczyć o siebie bardziej, dbać o swoje ciało, wkładacie wiele, wiele pracy w siebie, ale tak jakby widzę, że w tych ostatnich miesiącach tego roku jakby zwiększycie obroty, tak? Być może chcecie tutaj zredukować wagę, tak? Bo tutaj mam redukcję, tutaj mamy siłownię i pewne rzeczy, które na ten moment mogą się dla Ciebie wydawać niezrozumiałe. Niektórzy z Was zmienią coś, może to być związane właśnie z ruchem, z działaniem, z akcją. Wprowadzenie ruchu fizycznego być może, coś, co pomoże Wam coś przetransformować i zobaczycie, że jest opcja na to, aby coś zrobić. Tak, tak mi się to pokazuje, jakbyście się przygotowywali, kochani, do czegoś i to będzie dla Was bardzo dobre, także zadbajcie o siebie w tym czasie, być może będziecie mieli czas, gdzie będziecie mogli, nie wiem, zbierać dużo wspomnień, zobaczcie, kochani, tutaj mamy, aby coś, nie wiem, sfotografować, być może opublikować jakiś post, wideo, coś pozytywnego, z pozytywną energią, być może coś odnośnie miłości, rodziny, być może czas z rodziną, jakieś rozmowy z rodziną, albo aby coś właśnie sfotografować, gdzieś wrzucić, a być może ktoś, nie wiem, kochani, czy ktoś Wam się przygląda? Czy ktoś czeka, aż coś wrzucicie odnośnie miłości albo rodziny? Coś Was nie dotyka, kochani. Bardzo możliwe, że ktoś Was obserwuje i chce się dowiedzieć coś na Wasz temat. Bardzo możliwe, że jest to osoba, która ma obsesję na Twoim punkcie. Może to być jakaś czarna wdowa albo osoba, która... Mi się to pokazuje. Osoba, która wykończyła już nie jednego. Matko Święta. Ta osoba chce się dowiedzieć coś na Twój temat, na temat Twojego życia, nie wiem, miłosnego, rodzinnego, ale ta osoba nie ma dostępu do Ciebie. Bardzo możliwe, że jesteś bardzo dobrze chroniony, chroniona. Modlisz się do Boga, a Bóg Cię chroni. Tak jakby coś nie ma na Was wpływu, macie tutaj dużą osłonę z zewnątrz. Nie czujecie też już presji, aby coś zrobić? Tak jakby pozwalacie sobie na to, aby odetchnąć, aby powrócić do równowagi? Macie tak jakby większą wiedzę na ten moment, wiecie dużo więcej, zasięgacie wiedzy w różnych miejscach, których inni nie szukają, tak bym to mogła powiedzieć. Wiele wiedzy, kochani, posiadacie z wewnątrz. SSS widzę. Z jakąś żmiją mi się to skojarzyło. Zobaczcie tutaj. Być może jakaś żmija jest w potrzebie, ktoś się poddaje, bo nie może czegoś zrobić. Ktoś wpadł z deszczu pod rynnę i ktoś potrzebuje Twojej pomocy teraz. Ale Ty w tej chwili żyjesz swoim życiem, Ty w tej chwili doświadczasz swojego życia. Bardzo możliwe, że w momencie, kiedy było w Twoim życiu ciężko i potrzebowałeś, czy potrzebowałaś pomocy, wszyscy się na Ciebie wypięli, wszyscy się odwrócili
i jeszcze śmiali się za Twoimi plecami z, tego, z Twoich niepowodzeń czy z Twoich strat, z Twoich trudności w swoim życiu, które były spowodowane jakimiś hejterami, jakimiś złymi osobami. Nowe początki, kochani. Dla niektórych z Was widzę, że udaje Wam się uwolnić od czegoś. Wzbijacie się na nowe wysokości, tak jakby Wasze wibracje się podnoszą i dzięki temu również pewne rzeczy w Waszym życiu się zmieniają. 59, 50, nie, sorry kochani, 56, 56 i 59, 59, także zobaczmy sobie te dwa numery. 56 i 59. Także proaktywne myśli. Skoncentruj się na sukcesie. Okoliczności w Twoim życiu zmieniają się w sposób, jakiego potrzebujesz. Sprawy wyglądają dobrze. Dziś skup się bardziej na swoich sukcesach niż na porażkach. Dokładnie. I chociaż ważne jest, aby uznać obie te rzeczy, poświęć więcej czasu na zauważenie tego, co dziś idzie dobrze, zamiast tego, co się nie udaje, tak? I głębia, następuje duchowe przebudzenie. Twoi aniołowie potwierdzają, że miałeś głębokie doświadczenie w życiu. Z tego powodu wzniosłeś się na nową płaszczyznę duchową. Tak jak mówiłam, wznosicie się wyżej. Twoja dusza została wysłuchana i dostosowujesz swoje życie do Twojego powołania. Spędzaj dzisiaj czas na medytacji, przyjmując boskie światło. Piękne, kochani. Ktoś może być urodzony w 45, 54, 44, ktoś może mieć 44, 45 lub 54 lata. Dobrze, zobaczmy sobie szybciutko jeszcze, co tutaj od wyroczni dla Was, kochani, na ten czas. Najważniejsze. Oddech kosmosu. Nie moja, lecz Twoja wola, mikrozarządzanie wszechświatem. Także, kochani, październik jest dla Was miesiącem wyzwań, jeżeli chodzi o kontrolę. Wyzbądź się kontroli, chęci, przyspieszenia, wymuszenia. Tutaj jest czas, kiedy trzeba mieć kontrolę nad sobą, nad sposobem wyrażania się, aby pozwolić, żeby wszechświat się zajął pewnymi rzeczami. Kochani, dziś jest portal 10.10. Jest to energia przebaczenia, transformacji, zakończenia i rozpoczęcia nowych działań, tak? Portal, kochani, mamy tutaj na odwrocie. Także zwrota są otwarte, to Ty decydujesz. To Ty stoisz przed pewnym wyborem, także zdecyduj się, aby ruszyć w tą stronę. Co jeśli chodzi o listopad? Rozbicie na samym dnie, także poddaj się alchemii życia. Niektórzy z Was tutaj będą się otwierać na nowe możliwości. Oraz grudzień, nawodnij swój ogród, tak? Czyli zdecydowanie dbanie o swoje ciało, delikatność i odpoczynek, odżywianie. Także w grudniu tutaj będziecie, kochani, mieli czas dla siebie, aby zadbać o siebie. I złote dzieci. Dobrze, kochani, przeczytajmy to sobie. Oddech kosmosu. Ktoś może być urodzony w 78, 79, 97 lub 87 roku. Kiedy polegamy jedynie na własnej woli, prowadzimy mikrozarządzanie wszechświatem i opieramy się naturalnemu nurtowi życia. Nie zawierzamy tajemniczemu oddechowi życia. Odrzucamy wielką, kosmiczną inteligencję, polegając zamiast tego na własnej sile. Postępując tak, odkrywamy, że próbujemy naginać rzeczy do naszej woli. Poświęcamy czas na wymuszanie, napieranie oraz na życie w stanie starania się. Jest to odczuwane dla wszystkich wokół, także dla wszechświata. Także zostajesz wezwany, żeby zaprzestać mikrozarządzania wszechświatem. Przestań wymuszać, przestań przyspieszać, przestań narzekać, marudzić. Zamiast tego zaufaj oddechowi życia. Wszystko odbywa się dokładnie wtedy, kiedy powinno. Także przestań wymuszać. Poddaj się wyższej woli, jaką przygotował dla Ciebie Bóg. Zrezygnuj ze swojej woli na rzecz boskiej woli. Kiedy poddajesz się wyższej życiowej woli, rozpoczynasz taniec z resztą życia. Kiedy chylisz głowę przed wielką tajemnicą, mówiąc: proszę, użyj mnie, proszę, pokaż mi drogę, zaczynasz stopniowo odkrywać, że Twoje życie staje się pełne i prawdziwe. I kiedy wyzbędziesz się swojej woli i kiedy zrezygnujesz z kontroli oraz wymuszania, uwolnisz się od myśli, jak powinno być. Kiedy poddajesz się wyższej woli, odkrywasz, że masz przewodnika i zaczynasz oddychać oddechem życia. A więc zamknij teraz swoje oczy, umieść swoje dłonie na portalu serca i wypowiedz po mnie te słowa. Chcę przestać polegać na mojej własnej sile i osobistych motywach.
Zamiast tego chcę poddać się oddechowi życia. Boże, pomóż mi zrezygnować z mojej woli na rzecz Twojej woli. Proszę, prowadź mnie, proszę, pokaż mi drogę. Że jeszcze raz Wam to przeczytam. Chcę przestać polegać na mojej własnej sile i osobistych motywach. Zamiast tego chcę poddać się oddechowi życia. Boże, pomóż mi zrezygnować z mojej woli na rzecz Twojej woli. Proszę, prowadź mnie, proszę, pokaż mi drogę. Następnie mamy rozbicie na samym dnie. Bolesne, ale przełomowe. Poddaj się alchemii życia. A więc nie pozwól, żeby ciężar i głupota świata zmiażdżyły Twoją wrażliwą duszę. Zamiast tego otwórz się na niej jeszcze szerzej. Otwórz całe swoje ciało i życie. Pamiętaj, że diamenty powstają w wyniku ekstremalnego ciśnienia życiowych wyzwań. I to właśnie w najmroczniejszych chwilach pielęgnujemy właściwą wiarę, a nasze światło rozpala się na nowo. Kiedy wszystko się wali, możemy pozwolić na alchemiczną przemianę naszych ran. Pozwól, żeby Twój ból i smutek oraz straty budowały Cię, a nie niszczyły. Pozwól, żeby życie przemieniało Twoje tragedie w złoto. Otwórz się na możliwość bycia dosłownie rozłupanym, szeroko otwartym. Trudne czasy pomagają nam bardzo szybko wzrastać, w sposób, o jakim nawet nie marzyliśmy. Ale najpierw musimy zostać rozbici. Czasem to potwornie boli, ale tak działa natura. Doświadczysz tego bez względu na to, czy na to pozwolisz, czy nie. Zatem poddaj się temu procesowi. Tak właśnie dostaje się do środka światło. Kiedy Twoje serce zostaje rozłamane, tworzy się przestrzeń, w którą tym pełniej może wejść Twoja dusza. I kiedy rozłamana zostaje Twoja dusza, tworzy się przestrzeń, w którą może wejść łaska Ducha Świętego. Pozwól, żeby Twoje nieszczęścia, smutki, ból i straty przemieniały Cię coraz bardziej w prawdziwego Ciebie. Otwórz się na możliwość, że Twoje tragedie, straty, smutek i cierpienie zdarzają się nie Tobie, lecz dla Ciebie, dla Twojego rozwoju. Pobłogosław to, co Cię złamało i rozbiło, ponieważ świat potrzebuje, żebyś był otwarty. Poddaj się alchemii życia. Także zastanów się, w jaki sposób możesz pozwolić, żeby życie po prostu Cię otworzyło. Nawodnij swój ogród. Ziemia jest planetą pór roku, a zatem i Ty jesteś istotą sezonową i cykliczną. Nie możesz być zawsze aktywny, nie możesz być zawsze w pełnym rozkwicie każdego dnia i w każdym miesiącu. To jest nakaz, aby wcisnąć hamulec, aby odpocząć, aby nabrać energii. Musisz zwolnić, żeby uzupełnić zapasy. Twoje ciało jest jedynym, jakie masz, dlatego właśnie musisz je szanować. Jesteś wzywany, żeby wziąć odpowiedzialność za swój dobrostan i postawić swoje zdrowie i ciało na pierwszym miejscu. Wiem, zapewne uważasz, że kończy ci się czas i że pilne rzeczy po prostu nie mogą czekać, jednak jeśli nadal będziesz się tak wysilać, wkrótce poczujesz zmęczenie. Taki sposób życia nie jest właściwy. I każdy, kto biegnie przez życie, jakby było wyścigiem, w końcu doświadczy wyczerpania. A dojście do siebie potrwa dużo dłużej, niż potrwałby odpoczynek. U ludzi coraz częściej występują choroby układu odpornościowego oraz tajemnicze dolegliwości, ponieważ narażamy nasze ciała na zbyt duży stres, chcąc dotrzymać kroku nowoczesnemu stylowi życia. Także zastanów się, w jaki sposób jesteś zwany, żeby zwolnić, żeby odpocząć, żeby odzyskać siły i odmłodzić się. Kiedy ostatnio wziąłeś urlop albo zrobiłeś sobie wolne od pracy na cały weekend, cały dzień, całe popołudnie czy na cały tydzień? Dbaj o swoje cenne ciało i umysł. Daj sobie dość czasu na odpoczynek i kiedy czujesz, że wyczerpuje Ci się paliwo, masz dość czasu. Kiedy to zrobisz, życie nagnie się do Ciebie. Także zastanów się, czego pragnie Twoje ciało.
oraz Złote Dzieci. Złote Dzieci. Zobaczmy, kochani. Zastanówcie się już nad swoim pytankiem. Zaraz po tym przejdziemy do pytania waszego. Także Złote Dzieci to dzieci Słońca, czyli wysoko rozwinięte i niezwykle inteligentne dusze inkarnujące na wyższym poziomie na Ziemi. Prawie albo w ogóle nie mają one osobistej karmy i posiadają niezwykłe zdolności oraz rozwiniętą intuicję. Złote dzieci rodzą się z jasno określoną misją, a wiele z nich pamięta ją od dzieciństwa i wcześniej zaczynają ją wypełniać oraz dzielić się nią. Dzięki swojej wybitnej inteligencji często nudzą się w szkole. Większość z nich nigdy wcześniej nie inkarnowała na Ziemi. Zatem jeśli nie otrzymają właściwego wsparcia, życie w fizycznej postaci sprawi im trudność. Często określa się je mianem nowych ludzi. I wyciągnięcie tej karty może oznaczać, że zostałeś wezwany, żeby pielęgnować lub otoczyć matczyną bądź ojcowską opieką dziecko. Może zostałeś wezwany, żeby zająć się swoim własnym, wewnętrznym dzieckiem, kreatywnym pomysłem, projektem albo jakimś nowym początkiem. I żeby traktować siebie samego lub nowy początek z czułością i miłością. Pielęgnować go i dbać o niego, zapewniać mu jak najlepsze warunki do rozwoju i osiągnięcia dorosłości, żeby go zachęcić, żeby go podlewać, żeby patrzeć na świat oczami niewinnego dziecka, żeby postrzegać siebie i innych jako niewinne dzieci i pamiętać, że w głębi duszy każdy bardzo się stara i jeśli będzie traktowany z miłością, to nie stanie się nieczuły w trakcie tej wielkiej przygody zwanej życiem. Więc zastanów się, w jaki sposób możesz traktować siebie lub innych z większą czułością. Dobrze, kochani. I zobaczmy sobie, co dalej. Niektórzy z was gdzieś się tutaj wybierają na jakąś ulubioną plażę, słyszę. Wybieracie się na jakąś ulubioną plażę. Nie wiem, gdzie jest ta ulubiona plaża, kochani, ale nad jakąś ulubioną plażę się wybieracie. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie odpowiedź na wasze pytanko. Mam nadzieję, że już wiecie, o co chcecie zapytać. Jeśli nie, to kochani, włączcie sobie pauzę. Gdy pytanie się pojawi, to włączcie sobie ponownie play. Pamiętajcie koniecznie o nawadnianiu, tak? Mamy nawodnić swój ogród, także nie zapomnijcie, kochani, aby pić dużo wody, oczyszczać organizm. Dobrze, a więc zobaczmy. Trzy karty w odpowiedzi na pytanie naszych rybek. W pierwszej kolejności mamy mało prawdopodobne. Następnie mamy nie ma powodu do zmartwień. Oraz spytaj swoje anioły. I bądź pozytywny. Także pozytywne myślenie przynosi pozytywne rezultaty. Zobaczmy, kochani, o czym nam to jeszcze chce powiedzieć, Subcio. Mało prawdopodobne. O czym to nam chce powiedzieć jeszcze? Idź za głosem serca. Święty Franciszek. Strumień powodzenia. Także może to dotyczyć twojej, nie wiem, finansów. Zdrowie i uzdrawianie. Oraz... co my tu jeszcze mamy? Otwórz serce na miłość. Dla niektórych z was jest tutaj silne nawołanie, aby słuchać siebie, aby słuchać swojego wnętrza, swojego serca. Tak jakby wiecie, że trzeba coś tutaj zrobić, wiecie, że trzeba coś zmienić i musicie siebie słuchać w tym, kochani. Wiecie o tym, że już czas. Przebaczenie. Dla niektórych z was być może jest tutaj jakiś żal, który może mieć negatywny wpływ na czyjeś zdrowie. Nie ma powodu do zmartwień. Rozkwitanie. Właśnie rozpocząłeś jakieś przedsięwzięcie, dlatego uzbrój się w cierpliwość i nie poddawaj się. Także coś, czym się zajmujesz, dopiero rozkwita. Nie martw się tym, jak to będzie wyglądało. Tutaj jesteście wspierani w tej sytuacji. Obfitość to wspaniały czas, żeby wprowadzić w czyn nowe przedsięwzięcia i realizować nowe pomysły oraz tworzyć nowe okoliczności. Pojawi się przed Tobą wielka szansa, także skorzystaj z niej w momencie, kiedy się pojawi, oraz strażniczka.
Także ty i twoi bliscy jesteście bezpieczni, również w sferze duchowej. Dobrze, zobaczmy to sobie, kochani. Artemida. Podobnie jak Artemida, otrzymałeś świętą misję, żeby nieść miłość i światło nadziei. Ta rola nie wynika z napiętej potrzeby lub obawy. Twoje działania wypływają z potrzeby serca, które rozsiewa ciepło i radość. Dlaczego miałyby istnieć jakieś napięcia w twoim organizmie czy umyśle, podczas gdy wierzysz, że jesteś całkowicie bezpieczny? I jak mógłbyś się czuć zagrożony, jeśli prosiłeś duchowych mistrzów, żeby mieli nad tobą pieczę? Dzięki swoim modlitwom otrzymałeś doskonałą opiekę niebios. Dlatego uwolnij swój umysł ze wszystkich trosk i obaw. Zamiast tego skoncentruj się na swojej świętej misji. Wiedz o tym, że aniołowie sprawują pieczę nad tobą i nad twoją rodziną. Przed tobą pewna i bezpieczna przyszłość. Twoje potrzeby są i będą zaspokajane. To, co najgorsze, jest już za tobą. Także ciesz się miejscem, w którym jesteś. Artemida jest grecką boginią, bliźniaczą siostrą Apollo, boga słońca. To silna, o chłopięcej naturze bogini, która uwielbia spędzać czas w lesie z dzikimi zwierzętami. Artemida trzyma w ręku łuk i strzały, które otrzymała w dzieciństwie, ale nigdy ich nie użyła, żeby nikogo nie zranić. Energia łuku i strzał służy jej raczej jako talizman, pomagający skoncentrować swoje myśli, osiągając cel, a także podkreślić swoją obecność. Artemida pomaga nam w skoncentrowaniu się do dążenia do celu. Zapewnia opiekę wszystkim, którzy ją o to poproszą, zwłaszcza kobietom i dzieciom. Także otrzymujecie tutaj wsparcie, jesteście strzeżeni, kochani, także bez żadnego strachu. Być może ktoś z was wybiera się do Krecji. Nad wami czuwa wielka ochrona i zobaczmy sobie jeszcze rozkwitanie. Tu będzie zaraz gdzieś obok. Także w pewnym sensie jesteś jak rozkwitający pączek kwiatu, który właśnie otwiera się i zaczyna rosnąć. Nie próbuj przyspieszać tego procesu, gdyż jest on ważną częścią twojej drogi życiowej. Ciesz się, że zdobywasz nową wiedzę i umiejętności. Stopniowo zbieraj pomysły. Zapewnij swojemu organizmowi dużą ilość świeżego powietrza, słońca, wody i zdrowej żywności. Wkrótce otrzymasz wyraźny sygnał, że czas wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Także spędzaj czas wśród kwiatów lub pracuj z esencjami i olejkami kwiatowymi, aby wspierać ten proces rozwoju. Zwolnij, uzbrój się w cierpliwość, zajmij się ogrodnictwem, poddaj się aromaterapii lub użyj esencji kwiatowych i nie trać wiary. I obfitość, ostara, też sobie jeszcze zobaczmy. Tutaj już ucieka nam znowu. Ostara, ktoś może być urodzony w 92, 93, ktoś może mieć 39 albo 29 lat. Wiosna to czas, kiedy światło rozbudza twój umysł i działa na cały organizm. Jeśli czujesz się ociężały i przygnębiony, to możesz odzyskać energię przez pozytywne myślenie, odżywcze jedzenie i wszystko to, co napełnia cię uczuciem miłości. Otaczaj się pięknymi kwiatami. Wprowadzaj jasne kolory do swojej garderoby i otoczenia. Porozsuwaj zasłony, żeby wpuścić naturalne światło. I kiedy stworzysz jaśniejszy wizerunek samego siebie, otworzą się przed tobą większe możliwości. Zgodnie z regułą, że podobieństwa się przyciągają, poczujesz się pobudzony i wzmocniony, gdy odnajdziesz harmonię pomiędzy swym wewnętrznym i zewnętrznym światem. Zatem wykorzystaj tę wzmożoną energię i zacznij realizować swoje zamierzenia, co sprawi ci radość i twoje serce zacznie bić szybciej. Ta karta jest symbolem brzemienności, także być może ktoś jest w ciąży, być może będziesz zaangażowany w poczęcie dziecka, adopcję lub nabycie praw opiekuńczych. Twoje pragnienie najpełniej objawią się z nadejściem wiosny. Także nastąpi ponowne odrodzenie tego, co powoli zaczęło odchodzić w przeszłość.
Twoje nowe pomysły i zamierzenia okażą się wspaniałe. Nadszedł odpowiedni czas, żeby dokonać życiowych zmian. Dobrze, i zobaczmy sobie, spytaj swoje anioły. Co nam tu ucieka? Spłacone długi, także obciążenia z przeszłości oraz tendencje do zadłużania się zostały usunięte z Twojego życia. Lato. Wszystko, co prosisz, urzeczywistni się latem oraz wiosna, czyli Twoje marzenia spełnią się, gdy rozkwitną kwiaty, tak? Tutaj też była wiosna i też była mowa o tym, że Twoje marzenie spełni się wiosną, także wiosna, lato prawdopodobnie będą dla Was bardzo przełomowym czasem, bardzo możliwe, że jakaś nowa droga zawodowa Was czeka. Twoje skupienie się na pracy przynosi nowe, pozytywne skutki. Bądź pozytywny. Deszcz obfitości. Zobaczcie, kochani, także chcąc uzdrowić swoją sytuację finansową, zacznij od przekazywania aniołom swoich obaw dotyczących pieniędzy. Wskażą Ci, jak tworzyć i przyjmować obfitość. Przy anielskiej współpracy Twoja sytuacja finansowa zostanie uzdrowiona w takim tempie, na jakie pozwolisz. Bądź pozytywny, także pozytywne myśli, jeżeli chodzi o finanse, świeże powietrze, uziemienie. Twoje ciało potrzebuje odpoczynku na świeżym powietrzu, wśród drzew, roślin, kwiatów i trawy. Wybierz się na łono natury. Odsłoń zasłony, otwórz okna i wpuść do domu świeże powietrze. Kochani, zdecydowanie ta sama energia nam powraca. I co jeszcze? Ślub, nowy partner, także małżeństwo jest zjednoczeniem dwóch dusz połączonych miłością, wzajemnym szacunkiem i oddaniem. Świadczy o pragnieniu pogłębienia miłości z biegiem czasu. Ślub jest dowodem na silnie ugruntowaną wiarę w moc miłości. Tchnij życie w tą wiarę i miłość najdroższe. Pamiętaj, że żadne spotkanie nie jest przypadkowe, zaaranżowane przez Boga wprawia w ruch ciąg zdarzeń, których celem jest ziszczenie się Twoich modlitw. Zwracaj baczną uwagę na nowych ludzi, których anioły zsyłają do Twojego życia. Rozpoznasz ich, bo wydadzą Ci się znajomi i przynoszący otuchę oraz poczucie bezpieczeństwa. I postaraj się słuchać, tak? Więcej słuchać, mniej mówić, a więcej słuchać. Przychodzą teraz do Was bardzo ważne wiadomości, informacje, wizje i ważne, żeby przyjrzeć się temu. Żeby znaleźć rozwiązanie, wczuj się w sytuację innej osoby. Także ta sytuacja może dotyczyć innej osoby. Sonia, przynoszę Ci wiadomość od ukochanej, zmarłej osoby. Jestem szczęśliwy i spokojny. Bardzo Cię kocham. Proszę, nie martw się o mnie. Także ktoś z drugiej strony z Wami się tutaj komunikuje i chce Was upewnić, że wszystko jest w porządku. Ta osoba czuwa nad Tobą. Pewien etap w Twoim życiu dobiega końca. Poproś swoje anioły o pocieszenie i przewodnictwo. W kolejnym etapie czeka Cię szczęście. Bardzo możliwe, że jeszcze coś tutaj się, kochani, musi wydarzyć, zanim będziecie mieli możliwość coś zrobić. Tak mi się to pokazuje. Coś jeszcze jest na rzeczy. Co od Archanioła Michała jeszcze dla Was? Zrób rachunek sumienia oraz jesteś na właściwej drodze. I polegaj na Bogu i aniołach. Dobrze. Zrób rachunek sumienia. Zacznijmy sobie od tego. Także wylosowałeś tę kartę, ponieważ szukasz sposobu, aby naprawić jakąś sytuację. I Archanioł Michał radzi Ci, abyś całkowicie przyznał się do swoich prawdziwych i ostatecznych pragnień. Jeżeli się wahasz, jesteś niepewny albo czujesz, że niedostatecznie zasłużyłeś lub nie jesteś godny, to efekt końcowy będzie dla Ciebie mało satysfakcjonujący. Tak czy inaczej, kiedy zrobisz rachunek sumienia, stanie się on zaczątkiem pewnych ruchów w Twoim życiu. Więc zrób uczciwy rachunek ze swoimi aktualnymi relacjami, żeby stworzyć więcej przestrzeni dla intymności i zadowolenia. Tak, być może są tutaj jakieś osoby, które zajmują się zbyt wiele przestrzeni, którą można by wykorzystać na coś, co zasługuje na Twoją miłość i energię. Pozwól sobie w pełni cieszyć się każdą chwilą. Całkowicie daj się pochłonąć ciekawym zajęciom. Jeśli jesteś muzykiem lub artystą, zajrzyj w głąb siebie, wydobywając dźwięki lub pociągając pędzlem. I tutaj, kochani, jest dla Was modlitwa, także możecie sobie zrobić zrzut ekranu. Archaniele Michale, aniele odwagi i pewności siebie, zwracam się do Ciebie. Obdarz mnie swoją siłą. Pozwól mi przyznać się do siebie, mojego życia oraz mojego boskiego celu. Proszę, prowadź mnie pewnie tak, abym całkowicie otworzył swoje serce na wszelkie doświadczenia.
Następnie mamy jesteś na właściwej drodze. Tak, czyli wszystko odbywa się dokładnie tak, jak należy. Jesteś na właściwej drodze. Także wylosowałeś tą kartę jako podkreślenie tego, że Twoje myśli i działania idą w dobrym kierunku do osiągnięcia życiowego celu i wewnętrznego spokoju. Uważnie słuchasz wskazówek z wnętrza i anioły popierają Twoje podążenia za nimi w wierze. I chociaż możesz nie dostrzegać dokładnie tego, co się stało, anioły chcą, żebyś wiedział, że strzegą Cię i ochraniają na każdym jednym kroku. Także kontynuuj swoją dobrą pracę. Anioły są z Ciebie dumne. To jest dobry czas, żeby rozpocząć nowy projekt. Zacząć biznes albo napisać książkę lub wprowadzić pozytywne zmiany do życia. Słuchaj swojego wewnętrznego głosu, nawet jeżeli inni Cię nie rozumieją. I uwierz, że otrzymasz finansowe wsparcie, kiedy będziesz realizować swoje plany. I tu modlitwa, kochani, dla Was. Archaniele Michale, wzywam Cię teraz. Dziękuję, że dajesz mi pewne i jasne wskazówki, które mogę łatwo zrozumieć. Dziękuję Ci za motywację. Wow, kochani, tutaj zagłuszenia, zakłócenia. Słyszycie, jak się drze w tle? Także być może jest tu jeszcze jakaś wściekłość? Jeszcze raz, kochani, zacznijmy z tą modlitwą. No, ale się drze, nie wiem, chyba ją, nie wiem, czy tam widzicie ją za oknem, pewnie nie. Ona tam skacze i biega po dachu, bo kotek przyszedł na jedzonko i ona chce kotka pogonić i sama chce sobie zjeść. Także właśnie w taki sposób próbuje kota wystraszyć i odgonić od jedzenia. Sroki to są śmieszne stworzenia, kochani. Także dla niektórych z Was może być to jakaś sytuacja, że komuś się wydaje, że nie wiem, że może coś zrobić, że ma do czegoś przynależność. Ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy, jak bardzo się na coś naraża i że tak naprawdę... Nie wiem, mi się to pokazuje jako taka cisza przed burzą. Jakby uważaj, ktoś zbyt dużo krzyczy, zbyt dużo gada, zbyt dużo robi i w ten sposób może siebie bardzo narazić, tak? Tak jak patrzę na tego kotka, ten kotek jest gotowy, on siedzi spokojnie i czeka. Wiecie, jak to zwierzęta? Widzę normalnie tutaj taką scenę. Widzę, jak on siedzi, taki skoncentrowany i tylko patrzy, podejdź jeden krok bliżej i już jest gotów, żeby skoczyć i biec za nim, oblizuje się. A ten ptak biega i skacze w kółko, nie zdając sobie z tego sprawy, nie zdając, bo ten ptak wie, co go może czekać, ale tutaj tak jakby, no właśnie, i gra z losem, że tak powiem, i gra z losem, bo ten kot w każdej chwili może jednak jakby nie było zaatakować tą srokę, tak? Także oby mi się tutaj zaraz jakaś tragedia nie wydarzyła w ogrodzie, kochani. Dobra, rozkojarzenia, rozproszenia, ale dla kogoś może być to symboliczne. Także Archaniele Michale, wzywam Cię teraz. Dziękuję, że dajesz mi pewne i jasne wskazówki, które łatwo zrozumieć. Dziękuję Ci za motywację oraz napełnianie mnie odwagą i pewnością siebie do podejmowania życiowych zmian w trosce o lepsze. I polegaj na Bogu w tej sytuacji. No kochani, nie mogę, no muszę Wam to pokazać przecież. Spójrzcie tam. Sroka i kot. Przed chwilą były bardzo, bardzo, bardzo blisko siebie. I on tak cały czas się drze. Pogrywa se, tak. Także... Dobra, teraz czekajcie sekundkę, niech ja tutaj się z powrotem z tym wszystkim umebluję. No i patrzcie, koniec końców, muszę Wam to pokazać. Kochani, to będzie mega symboliczne dla kogoś. Patrzcie na tą, patrzcie tutaj. Ten kot już siedzi i się czai na nią, a ona dalej prosi się. Kochani, no co tu się dzieje, widzicie? No dalej, dalej. I ta sroka co chwilę lata do miski z jedzeniem kota. Ten kot tylko czeka, aby ją złapać. Także no, widać tak, chyba się zjarzyła i widzi, że nie ma szans. A tam moja kicia, motylek. Kicia? Co tam? Tak, kochani. Rozpraszacze, jak zwykle. Ale po coś to było, dla kogoś to było.
Łączmy jeszcze raz wszystko i zobaczmy sobie, kochani, naszą ostatnią kartę. Polegaj na Bogu. Polegaj na Bogu i aniołach, tak? Także dzieje się, kochani, dzieje się. I w waszym przypadku wydaje mi się, bo to jest bardzo symboliczne, to jest bardzo symboliczna sytuacja. Ktoś próbuje kogoś sprowokować. Ktoś próbuje was do czegoś sprowokować, ktoś próbuje coś zrobić. Ta osoba nie liczy się z ryzykiem, kochani. Także polegaj w tej sytuacji na Bogu, odpuść pewne rzeczy, nie staraj się własnoręcznie doprowadzać czegoś do, kochani, nie wiem, konkluzji. Jesteś silną i niezależną osobą. Pomimo tego każdy czasami potrzebuje wsparcia i ten właśnie czas nadszedł dla ciebie. Ta karta sugeruje ci, abyś powierzył daną sytuację Bogu i aniołom. I jeżeli będziesz próbować sprostać jej w pojedynkę, obciążysz się niepotrzebnie zmartwieniami, które będą ciebie blokować. Także pozwól, aby Bóg przejął działania. Umocnisz się, kiedy pozwolisz innym sobie pomóc. Także może warto zorganizować jakąś pomoc albo pozwolić innym, żeby byli przy tobie, kiedy to proponują. Poproś o pomoc przyjaciół i rodzinę lub zgłoś się o pomoc. Być może dla niektórych z was jest tutaj nawołanie, aby zgłosić się do psychologa, aby móc wybiórczo i swobodnie mówić o swoich uczuciach i o tym, co się w twoim życiu wydarzyło, tak? Także tutaj jest też dla was modlitwa. Dobry Boże i aniołowie, powierzam wam całościowo, i tutaj możesz opisać jaką sytuację. Zboczyłem z drogi, więc spraw, aby Boże cuda pobłogosławiły wszystko i wszystkich, których ta sytuacja dotyczy. No. Także, kochani, wracam, po prostu wracam, tak? Nie mogę się tutaj skoncentrować, nie mogę się skupić. Dzieje się w ogrodzie, dzieje się, być może wy również macie tutaj pełno jakichś rozpraszaczy, dzieje się wokół was, tak jak sami widzicie, wiele przeszkód, pewne wiadomości. Może też mówić to o tym, że ktoś nawet nie chce, abyście otrzymali pewne wiadomości, że ktoś próbuje zakłócić pewne rzeczy. Ważne jest, abyście byli, kochani, w tym czasie cierpliwi, tak? Dlatego, że w tej chwili domykają się pewne rzeczy, dokończają się dla was pewne rzeczy. Trzeba być w tym stabilnym, nie pozwolić, aby cokolwiek was poirytowało, tak? Starajcie się też regularnie oczyszczać swoją energię, modlić się, prosić Boga o pomoc i o wsparcie, nie próbować własnoręcznie rozwiązać pewnych rzeczy, nie martwić się, nie szarpać i nie straszyć, tak? Tak jak niektórzy próbują tutaj pewne rzeczy robić własnoręcznie, nie próbuj. Oddaj to w ręce Boga i zaufaj, że On się tym zajmie. Jeżeli się czegoś boisz, jeżeli coś cię straszy, jeżeli masz jakieś lęki, oddaj to Bogu w Jego ręce. On naprawdę wie, co z tym zrobić najlepiej. Wie to o wiele lepiej niż ty. Zaufaj mi. Dobrze, kochani, i weźmy sobie jeszcze tutaj na sam koniec dla was coś. Tutaj sobie zobaczmy. Wyrocznia Akaszy. Także inspiracja, znajdź inspirację. Pozwól, aby twoja wewnętrzna magia miała ujście. Dla niektórych z was właśnie, kiedy przebywacie sami, wtedy tak jakby przychodzą do was jakieś ważne informacje, wizje, myśli, które pomagają wam, które was inspirują w jakiś sposób. Słuchacie wtedy bardziej swojej intuicji. Ważne jest to, kim się otaczacie. Dlatego, że osoby, które was otaczają, mają wpływ na waszą energię. I niektórzy z was widzą, że to rozumieją. Być może są nowe jakieś osoby w waszym życiu, które wprowadzają dużo bardzo pozytywnej energii i tak, i tutaj też słuchacie swojej intuicji, aby pewne rzeczy robić z umiarem. Ufaj swojej intuicji i miej cierpliwość. Zaufaj w boski plan. Zaufaj, że wszystko odbywa się dokładnie tak, jak powinno. Cierpliwość jest tu niezbędna. Przez cały czas mi się to, kochani, pokazuje. Ja wiem, że być może czekacie już długo, tak mi się też to pokazuje, jakbyście długo czekali, nawet samo to, że tak, były pewne opóźnienia z czytaniem i tak dalej. Jest tu oczekiwanie na coś. Pamiętajcie, że cierpliwość jest gorzko, bardzo cierpką rośliną, ale jej owoce, kochani, jej owoce są najsłodsze. To, co do was przyjdzie, naprawdę przyniesie wam wiele zadowolenia, także zaufaj, po prostu zaufaj, że to, co jest ci pisane, pojawi się w odpowiednim momencie, więc nie wymuszaj.
co jeszcze odnośnie miłości do siebie i będziemy zmykać. Zaufaj swojej intuicji, ona ma zawsze rację. I praktykuj feng shui. Postaraj się stworzyć jakieś miejsce, spokojne miejsce dla siebie do relaksacji, do medytacji, do modlitwy, do słuchania, kochani, do wsłuchania się w siebie. Spokojne miejsce, spokojną przestrzeń. I trzymaj się z dala od dramatów. Nie pozwól, aby coś ciebie sprowokowało, aby coś ściągnęło cię na niżyny energetyczne. Nie pozwól, aby coś negatywnego na ciebie wpływało. Odrzuć wszelką krytykę, złośliwość ludzi i po prostu skoncentruj się na tym, co pozytywne, tak? To jest na ten moment najważniejsze nawołanie. Są tutaj, mi się to pokazuje jako takie triggers, tak? Jako takie prowokacje, drobne prowokacje tu i tam. Rzeczy, które mają wpłynąć na twoją pewność siebie. Tak, ale zrozum, że masz wszystko w sobie, czego potrzebujesz. Że jesteś wyjątkową osobą. Bądź sobą w pełni i wyrażaj siebie w pełni. Bądź przy tym pozytywny. A wszystko będzie w porządku. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za dziś. Mam nadzieję, że te wiadomości z Wami rezonowały, że otrzymaliście tu coś, czego poszukiwaliście i że wiecie, co dalej, wiecie, jak macie z tym działać. Jeśli coś było Wasze, bardzo Was proszę o pozostawienie komentarza, subskrypcji, lajka. Możecie się podzielić z innymi tym czytaniem. Dziękuję Wam serdecznie, kochani, i do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnym czytaniu dla kolektywy. Buziaczki, pa!